Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wszystkie słuchacze Radia Maryja, widzów telewizji Trwam, pozdrawia ojciec Zdzisław. Gromadzimy się w tę niedzielę, w samo południe, aby uczestniczyć duchowo w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem na modlitwie Anioł Pański. A więc duchowo przenosimy się do Rzymu na plac Świętego Piotra i za chwilę już zobaczymy z okna Pałacu Apostolskiego Ojca Świętego, który skieruje do nas swoje słowo na bazie Słowa Bożego dzisiaj czytanego, rozważanego. Dla przypomnienia, już po raz wtóry dzisiaj się spotykamy, ponieważ o godzinie 9:45 uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek w Bazylice Świętego Piotra. To w Eucharystii szczególnej, ponieważ we Włoszech dzisiaj obchodzona i w Watykanie również obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała, jak to mówimy w Polsce. Powoli wraca normalność też na placu Świętego Piotra, ale oczywiście z pewnymi też rygorami. Odległość bezpieczna 2 metrów. A już teraz oddamy głos Ojcu Świętemu. Jego pojawienie się w oknie Pałacu Apostolskiego wywołuje radość, aplauz gromadzonych wiernych. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj we Włoszech, w innych krajach, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii święty Paweł budzi naszą wiarę w to misterium komunii. Podkreśla on 2 skutki wspólnego kielicha i chleba łamanego. Jest to skutek mistyczny i skutek wspólnotowy. Najpierw apostoł stwierdza, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Słowa te wyrażają skutek mistyczny lub możemy powiedzieć skutek duchowy Eucharystii. Dotyczy on zjednoczenia z Chrystusem, który w chlebie i winie ofiarowuje siebie dla zbawienia wszystkich. Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii, aby być naszym pokarmem, aby być przyswojonym i aby stać się w nas tą odnawiającą siłą, która przywraca energię i pragnienie, by wyruszać na nowo po każdym postoju czy też po każdym upadku. Wymaga to jednak naszego przyzwolenia, naszej dyspozycyjności, by pozwolić na przemianę samych siebie, naszej mentalności działania. W przeciwnym razie celebracje eucharystyczne, w których uczestniczymy, sprowadzają się do pustych i formalnych obrzędów. Wielokrotnie ktoś idzie na mszę świętą i czyni to jakby pewne społeczne zachowanie, ale tajemnica to jest coś innego. Jezus jest obecny, a przychodzi, aby stać się dla nas pożywieniem. Drugim jest skutek wspólnotowy i wyraża go święty Paweł w następujących słowach. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni,
tworzymy jedno ciało. Chodzi o wzajemną komunię osób uczestniczących w Eucharystii. Do tego stopnia, że stają się między sobą jednym ciałem, tak jak jeden chleb jest chlebem łamanym i rozdawanym. Komunia w ciele Chrystusa jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Nie można uczestniczyć w Eucharystii, nie angażując się w szczere, wzajemne braterstwo, aby była ona szczera. Ale Pan dobrze wie, że nie wystarczają do tego jedynie nasze ludzkie siły. Wręcz przeciwnie, wie, że wśród Jego uczniów zawsze będzie pokusa rywalizacji, zazdrości, uprzedzeń, podziałów. My wszyscy znamy te sprawy. Także dlatego pozostawił nam sakrament swojej rzeczywistej, konkretnej, trwałej obecności, abyśmy pozostając zjednoczeni z Nim, zawsze mogli otrzymać dar braterskiej miłości. Wytrwajcie w miłości mojej, powiedział Jezus. Jest to możliwe dzięki Eucharystii. Pozostać w przyjaźni, w miłości. Ten podwójny owoc Eucharystii, zjednoczenie z Chrystusem i ten drugi, komunia między tymi, którzy się Nim karmią, nieustannie rodzi i odnawia wspólnotę chrześcijańską. Istotnie, Kościół czyni Eucharystię, zatem prawdą jest, że Kościół sprawuje Eucharystię, ale bardziej fundamentalne jest to, że Eucharystia tworzy Kościół i pozwala być Jego misją, jeszcze zanim On ją wypełni. Niech przyjmowany Jezus uczyni nas jednością, nie czymś podzielonym. Niech Najświętsza Dziewica pomoże nam zawsze przyjmować z zachwytem i wdzięcznością wielki dar, jaki dał nam Jezus, pozostawiając nam sakrament swojego ciała i swojej krwi. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn et Spiritus Sanctus. I Duch Święty. Amen. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry. Seguo con apprensione. Z wielkim e anche con dolore. Zaniepokojeniem i smutkiem śledzę dramatyczną sytuację w Libii. Była obecna w moich modlitwach w minionych dniach. Proszę, zachęcam organy międzynarodowe oraz osoby odpowiedzialne za sprawy polityczne i wojskowe do ponowienia zdecydowanych i stanowczych poszukiwań drogi prowadzącej do położenia kresu przemocy, która aby przyniosła pokój, stabilność i jedność w tym kraju. Modlę się również za tysiące migrantów, uchodźców, osób biegających się o azyl i przesiedleńców wewnętrznych w Libii. Sytuacja zdrowotna pogorszyła się i tak już złe warunki, życia, czyniąc ich bardziej podatnymi na formy wykorzystywania i przemocy. Jest okrucieństwo. Wzywam wspólnotę międzynarodową, aby wzięła sobie do serca ich sytuację, określając drogi i dostarczając środki, które zapewnią im potrzebną ochronę, godziwe warunki życia i nadzieję na przyszłość. Bracia i siostry, za to wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Nikt nie może czuć się z tego zwolniony. Módlmy się w chwili ciszy za Libię. Wszyscy się módlmy. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Krwiodawstwa. Jest okazja, aby pobudzić społeczeństwa do solidarności i wrażliwości na osoby potrzebujące. Pozdrawiam obecnych tu wolontariuszy i wyrażam moje uznanie dla tych wszystkich, którzy dokonują tego prostego, ale bardzo ważnego aktu pomocy bliźniemu, podarować krew. Pozdrawiam was wszystkich, wiernych z Rzymu i pielgrzymów. Życzę wam i wszystkim łączącym się z nami za pośrednictwem mediów dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. I tak dobiegła końca audiencja niedzielna z Ojcem Świętym w klimacie szczególnym dla Watykanu, dla Rzymu, ponieważ dzisiaj tam obchodzi się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Dziękujemy Państwu za ten udział w modlitwie z Ojcem Świętym, za tę duchową łączność i życzymy radosnego popołudnia w tę dzisiejszą niedzielną, w tym niedzielnym uroczystym momencie. Żegna się z Państwem Ojciec Zdzisław, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.